Обламы к чертовой матери. Ну, как я понимаю, паром оставляют на колесную технику и вообще на технику. Да мы не видим. 142-й центр прилетает с Херсона. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia z jakże wyjątkowego dla nas Polaków dnia, jakże wyjątkowego dnia dla polskiego narodu i dla polskiej państwowości, dnia święta polskiej niepodległości, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc 11 listopada, dnia również wyjątkowego dla Ukrainy ze względu na wyzwolenie Chersonia, o czym dzisiaj szczegółowo będę mówił. Zachęcam Państwa oczywiście do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Działamy i rozwijamy się dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu. To też, gdyby ktoś z Państwa rozważał wsparcie naszej działalności, zachęcam do zajrzenia do serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Rozpoczynamy jak zwykle, wracając do utartego schematu, od odcinka południowo-zachodniego. No, można powiedzieć, przynajmniej na pewien czas po raz ostatni będzie on znaczący z punktu widzenia wydarzeń na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W tym momencie linia frontu przebiega wzdłuż linii Dniepru. Rosjanie zakończyli odwrót w kierunku wschodnim, w kierunku lewego brzegu rzeki. Większość rosyjskich wojsk zdołała się rzeczywiście wycofać, aczkolwiek nie wszyscy rosyjscy żołnierze mieli to szczęście, że zdążyli na czas dokonać działań odwrotowych w kierunku wschodnim. Tak jak Państwu wczoraj wyjaśniałem, w wyniku rosyjskiego odwrotu i postępujących za wycofującymi się Rosjanami wojsk ukraińskich, kolejne miejscowości były wyzwalane i tak wczoraj przynajmniej kilkanaście miejscowości obwodu mikołajowskiego oraz chersońskiego zostało po trwającej kilka miesięcy rosyjskiej okupacji wyzwolonych. W dniu dzisiejszym ten trend się utrzymywał. Kolejne wsie i miasteczka wraz z tym, jak Rosjanie je opuszczali, wracały pod pełną kontrolę wojsk ukraińskich. Ukraińcy prowadzili działania ofensywne z kilku kierunków, a więc z północy, spod Myłowe w kierunku Berysławia, spod Sznichuriwki w kierunku miejscowości Ingulec, dalej Chersonia oraz bezpośrednio z kierunku Mikołajowskiego na sam Cherson. Jak już wczoraj Państwu tłumaczyłem, późnym wieczorem dnia wczorajszego ukraińskie czołówki dotarły do lotniska w Czarnobajówce, a nawet część ukraińskich żołnierzy rozpoczęła procedurę wkraczania na teren samego Chersonia, chociaż w tamtym momencie Rosjanie jeszcze w Chersoniu cały czas stacjonowali. Procedura rosyjskiego odwrotu cały czas trwała i do późnych godzin nocnych Rosjanie
ewakuowali się na wschodni brzeg Dniepru. Około godziny 5 czasu polskiego most Antonowski, który stanowił główną arterię, za pośrednictwem której Rosjanie dokonywali odwrotu bezpośrednio z Chersonia, został przez Rosjan wysadzony. Most został na tyle poważnie uszkodzony, znaczy część mostu po prostu się zawaliła, więc nie może on być w żadnym wypadku wykorzystywany w tym momencie zarówno przez wojska ukraińskie, jak i rosyjskie, i do momentu zakończenia działań wojennych trudno sobie wyobrazić jego przywrócenie do użytkowania. Od godzin porannych Ukraińcy kontynuowali oczyszczanie kolejnych kwartałów samego Chersonia. W tym momencie stolica obwodu chersońskiego jest już pod całkowitą kontrolą ukraińską. Jednocześnie Ukraińcy nacierający spod Myłowe dotarli do Berysławia, gdzie również napotkali na szczątkowy opór rosyjski. Rosjanie wycofywali się tamą w Nowej Kachówce, wraz z tym jak ostatnie jednostki rosyjskie, które zdążyły na ten odwrót, wycofały się na wschodni brzeg. Rosjanie wysadzili kilka przęseł mostu w pobliżu tamy w Nowej Kachówce, znaczy most jest przedłużeniem tamy, co doprowadziło do kolejnych uszkodzeń tegoż mostu. Natomiast sama tama w Nowej Kachówce nie została przez Rosjan wysadzona, chociaż nadal jest zaminowana i istnieje ryzyko, że Rosjanie mogą podjąć w każdym momencie decyzję o jej wysadzeniu. Moim zdaniem jest to straszak, który Rosjanie sobie pozostawiają na wypadek kolejnych operacji ze strony ukraińskiej, kiedy to będą mogli w razie czego grozić Kijowowi wysadzeniem tamy w Nowej Kachówce, co doprowadzi do klęski humanitarnej na obszarze obwodu chersońskiego, zarówno na lewym i prawym brzegu Dniepru, chociaż dużo bardziej na tym straciłby obszar będący pod kontrolą rosyjską. Pamiętać również należy, że wysadzenie tamy w Nowej Kachówce zatrzymałoby dopływ słodkiej wody na Krym, co było jednym z celów rosyjskiej ofensywy na Ukrainie zapoczątkowanej 24 lutego. Wracając do sytuacji w obwodzie chersońskim, cała prawobrzeżna Chersońszczyzna znajduje się już pod kontrolą ukraińską, chociaż do chwili obecnej cały czas trwają pomniejsze starcia z maruderami, z żołnierzami rosyjskimi, którzy nie zdążyli wycofać się na wschodni brzeg, którzy pozostali za linią frontu i w tym momencie są oni likwidowani lub też dostają się do niewoli. Nie jest też do końca tak, że wszyscy rosyjscy żołnierze zdołali się w porę wycofać. Generalnie rzecz ujmując, ci rosyjscy żołnierze, którzy zdążyli opisać procedurę odwrotu i sytuację na linii frontu w dniu 9, 10, 11 listopada, zgodni są co do tego, że panował ogromny bałagan. Odwrot nie był do końca zorganizowany, tak jak mogłoby się wydawać choćby pierwszego dnia tego odwrotu, i część rosyjskich jednostek osłonowych została przez Ukraińców rozbita, część została odcięta, część rosyjskich żołnierzy dostała się do niewoli. I faktem jest również to, że ci rosyjscy żołnierze, którzy nie zdążyli wycofać się przez istniejące jeszcze przeprawy przed ich wysadzeniem, otrzymali rozkaz przebrania się w ubrania cywilne i próby na własną rękę przedarcia się ku liniom rosyjskim. W tym momencie trwają więc również procesy wyłapywania tych rosyjskich żołnierzy oraz kolaborantów, którzy pozostali na prawym brzegu Dniepru. Natomiast przywracana jest ciągłość administracyjna państwa ukraińskiego wobec tych miejscowości, które zostały teraz wyzwolone. Na miejsce dociera pomoc humanitarna, do wszystkich miejscowości wkroczyli już ukraińscy żołnierze. Trwa operacja saperska rozminowywania obszaru, który został bardzo poważnie zaminowany właśnie przez wycofujących się rosyjskich żołnierzy. Istnieje ryzyko, że część obszarów mogłaby zostać wysadzona przez Rosjan, którzy już wycofali się na wschodni brzeg, także pojawiają się ostrzeżenia wobec ludności cywilnej, aby ta pozostała w miejscu zamieszkania i nie wychodziła na ulicę. Natomiast rzeczywistość jest taka, że Ukraińcy w tym momencie od godzin porannych do późnych godzin nocnych, do chwili, kiedy dla Państwa nagrywam te słowa, i z pewnością cała dzisiejsza noc będzie dalej
kwitowała w akty radości, w entuzjazm Ukraińców na ulicach, huczne zabawy, świętowanie. To obserwujemy na ulicach stolicy obwodu chersońskiego i to pomimo tych ostrzeżeń ze strony armii ukraińskiej, że tego typu działania niosą ze sobą ryzyko potencjalnej śmierci czy też odniesienia obrażeń na skutek eksplozji min czy też bomb pozostawionych przez żołnierzy rosyjskich, którzy się z Chersonia wycofali. Wobec odwrotu rosyjskiego z prawego brzegu Dniepru w tym momencie linia frontu, tak jak powiedziałem, przebiega bezpośrednio na Dnieprze. Ostatnią, nie do końca zniszczoną przeprawą mostową na Dnieprze jest Tama w Nowej Kachówce, chociaż jak wspomniałem, jest ona w części dość poważnie uszkodzona ze względu na wysadzenie kilku przęseł części mostowej, także trudno sobie wyobrazić wykorzystanie jej do prowadzenia działań ofensywnych. Informacje powielane przez źródła rosyjskie o lądowaniu ukraińskich sił specjalnych na lewym brzegu Dniepru celem zabezpieczenia Tamy w Nowej Kachówce do chwili obecnej nadal nie zostały potwierdzone, więc należy je traktować w charakterze plotki rozpowszechnionej przez źródła rosyjskie i nie należy również się spodziewać w szybkim przynajmniej czasie działań ze strony ukraińskich w kierunku przekroczenia Dniepru na wysokości Chersonia, Berysławia, Nowej Kachówki ze względu na to, że niosłoby to ze sobą potencjalne ryzyko unieszkodliwienia przyczółku, wysokich strat po stronie ukraińskiej, a biorąc pod uwagę fakt, że Ukraińcy przecież na rozległym obszarze stacjonują na lewym brzegu Dniepru, to dużo bardziej prawdopodobne jest uderzenie ukraińskich żołnierzy spod Zaporoża w kierunku południowym celem odcięcia Krymu od Federacji Rosyjskiej, a więc uderzenia w kierunku Melitopola przez Tokmak lub też przez Czernichówkę w stronę Berdiańska, Mariupola. Te osie natarcia armii ukraińskiej są wysoce prawdopodobne, chociaż nie należy się ich spodziewać w ciągu najbliższych kilku tygodni. To może nastąpić dopiero zimą lub też nawet na początku wiosny. I skoro mowa już o odcinku zaporowskim, to przemieszczamy się właśnie na ten front, gdzie sytuacja niezmiennie jest ustabilizowana. Jeżeli zaś chodzi właśnie o te kierunki spodziewanego ukraińskiego uderzenia, to wraz z tym, jak linia frontu została zabezpieczona na zachodzie na linii Dniepru, to te wolne ukraińskie brygady w liczbie 15, nawet 20, część źródeł mówi o 25, to mamy bardzo niepotwierdzone i sprzeczne informacje, ale przyjmijmy uśredniając, że około 20 ukraińskich brygad pancerno-zmechanizowanych i nie tylko, również brygad piechoty zostanie zwolniona, będą mogły one zostać przesunięte na inne odcinki frontu, właśnie na kierunek zaporowski celem prowadzenia działań ofensywnych w kierunku południowym. Ja spodziewam się również wzmocnienia ukraińskiej obecności w rejonie Bachmutu, Soledaru, gdzie na skutek wykrwawienia się wojsk rosyjskich istnieje przestrzeń do przeprowadzenia szerszej operacji kontrofensywnej w kierunku wschodnim celem odzyskania Popasnej i ataku w stronę Ługańska przez Ałczewsk i również skrętu w kierunku południowym na Gorłówkę i odcięcia Doniecka od Ługańska. Ten scenariusz jest również bardzo prawdopodobny. Zanim jednak to nastąpi, mamy sytuację obecną. W rejonie Hulajpola sytuacja niezmienna. Tak jak Państwu wczoraj tłumaczyłem, Rosjanie prawdopodobnie by przykryć, przynajmniej przed własną opinią publiczną, klęskę pod Chersoniem, rozpoczęli wczoraj dwie bardzo poważne operacje ofensywne. Pierwsza w kierunku Pawliwki, która zakończyła się przynajmniej na stan końca dnia wczorajszego zajęciem około połowy tejże wsi. Natomiast dzisiaj wojska ukraińskie przeprowadziły kontruderzenie i Rosjanie z Pawliwki zostali po raz kolejny wyparci i powrócili na pozycje wyjściowe na południe od tej wsi. Pawliwka znajduje się więc ponownie pod pełną kontrolą ukraińską i wobec zwolnienia masy ukraińskich żołnierzy, którzy będą teraz zabezpieczać te zagrożone odcinki, scenariusz rosyjskiej przejęcia kontroli przez Rosjan, trwałego przejęcia kontroli nad Pawliwką jest już dużo mniej prawdopodobny niż miało to miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy to Rosjanie korzystali z faktu, iż część ukraińskich żołnierzy, którzy byli zaangażowani w rejonie Pawliwki, została przerzucona w trybie alarmowym pod Bachmut. Mimo tego osłabienia linii frontu pod Pawliwką Rosjanie nie byli w stanie przełamać ukraińskich umocnień, zająć całej wsi, podejść pod Wuchładar od kierunku południowego, czego efektem jest powrót do linii frontu sprzed działań rosyjskich. Przemieszczamy się w kierunku północnym. Walki pozycyjne w rejonie Marinki, jak i również Opytne, Wodiane, Perwomajskie bez najmniejszych zmian terytorialnych dla którejkolwiek ze stron.
Jeżeli zaś chodzi o działania pod Bachmutem, to tak jak wczoraj Państwu tłumaczyłem, strona ukraińska alarmowała o dramatycznym położeniu obrońców. Natomiast dzisiaj wiemy już nieco więcej. Rzeczywiście rosyjskie uderzenie było bardzo poważne. Rosjanie zaangażowali znaczne siły, zaangażowali również własną artylerię. Jednostki lądowe wsparte były poważnie przez własne lotnictwo, ale to wszystko nie przerodziło się na zyski terytorialne. Rosyjskie uderzenia zostały odparte i linia frontu wróciła do tej sprzed rosyjskiej operacji. To jest, przebiega ona bezpośrednio na wschód i na południowy wschód od Bachmutu, przedmieścia Bachmutu, a więc te pomniejsze miejscowości leżące na południe od miasta znajdują się rzeczywiście pod kontrolą rosyjską, a więc to ukraińskie kontruderzenie, o którym mówiłem kilka tygodni temu, które zakończyło się odzyskaniem Zajcewy, Wesołej Dołyny, Opytne, Odriadiwki, no w chwili obecnej Rosjanie ponownie przywrócili swoją kontrolę nad tymi osadami, ale sam Bachmut nie jest zagrożony przejęciem przez wojska rosyjskie, nie jest również zagrożony odcięciem. Rosjanie nie są w stanie podejść pod główne drogi komunikacyjne łączące Bachmut z ukraińskim zapleczem, więc sytuacja obrońców pomimo swojej trudności, bo pamiętajmy, że każdego dnia Bachmut jest intensywnie ostrzeliwany, już zresztą od dobrych kilku miesięcy, niemal każdego dnia prowadzone są operacje szturmowe ze strony rosyjskiej w kierunku miasta i Ukraińcy ponoszą również poważne straty wśród swoich żołnierzy, którzy Bachmutu bronią, ale pomimo tego zaangażowania znacznych sił i środków po stronie rosyjskiej, Ukraińcy zabezpieczają cały czas Bachmut, obrona jest zorganizowana, żadna część miasta nie wpadła w ręce rosyjskie. Przemieszczamy się więc na północ w kierunku Soledaru, tu również pomimo początkowych rosyjskich sukcesów w rejonie Bachmućkie i wschodniej części Soledaru Ukraińcy byli w stanie ustabilizować sytuację, odzyskać część utraconych terytoriów, także i tutaj brak jakichkolwiek znacznych sukcesów po stronie rosyjskiej. Podobna sytuacja w Wiekowliwce. Jeżeli zaś chodzi o Biłochorywkę, to tutaj mamy bardzo sprzeczne sygnały co do tego, która ze stron tą wieś kontroluje. Może być w istocie tak, że jest to obszar ziemi niczyjej, o którą cały czas trwają walki, pojedynki artyleryjskie w rejonie tej wsi i żadna ze stron nie jest w stanie roztoczyć pełnej kontroli nad wszystkimi zabudowaniami tej miejscowości. Walki w rejonie Biłochorywki, mówiąc krótko, cały czas trwają. I znowu przemieszczamy się w kierunku północnym, w rejonie Spirne, Werchniokamieńskie, sytuacja całkowicie ustabilizowana. Rosyjskie działania w rejonie Biłochorywki leżącej nad Dońcem nie doprowadziły do kolejnych sukcesów. Rosjanie okopali się we wschodniej części wsi, ale nie są w stanie przesunąć się w kierunku zachodnim, gdzie Ukraińcy skutecznie odpierają kolejne rosyjskie uderzenia. I wreszcie przechodzimy na północny brzeg Dońca w rejonie Kreminny i Swatowa. Tu jednak w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnych istotnych działań strony rosyjskiej i ukraińskiej. Działania pozycyjne w rejonie drogi P66 na zachód od Czerwonopopliwki-Żytliwki, również na zachód od Kreminnej, pojedynki artyleryjskie. Działania rosyjskie i ukraińskie w rejonie Puszczanki, natomiast brak szerszych działań ofensywnych którejkolwiek ze stron. Bezpośrednio na kierunku swatowskim Rosjanie cały czas utrzymują obszar kontroli, który ustabilizowali kilkanaście dni temu. Ukraińcy nie prowadzili na tym kierunku działań ofensywnych celem przełamania rosyjskiej obrony, zadowalając się właściwie głównie ostrzałem artyleryjskim rosyjskiego zaplecza i rosyjskich linii. Ogółem rzecz ujmując, dzisiejsza doba przyniosła dość poważne ostrzały obszaru będącego pod kontrolą rosyjską, przede wszystkim na odcinku południowym, południowo-zachodnim. Ukraińcy bardzo intensywnie ostrzeliwali lewy brzeg Dniepru, więc wschodni brzeg rzeki, rejon Nowej Kachówki, Parku Narodowego Oleszki. Tu wszędzie trwała nawała artyleryjska ze strony ukraińskiej artylerii lufowej i rakietowej. Tam gromadzeni byli rosyjscy żołnierze i rosyjski sprzęt, który wycofano z prawego brzegu Dniepru. Także nawet pomimo tego, że Rosjanie już przeszli na lewy brzeg, nie mogli czuć się bezpiecznie ze względu na trwający cały czas i do tej pory intensywny ostrzał artyleryjski ze strony ukraińskiej. Ten ostrzał nam się cały czas wzmaga i on będzie trwał z całą pewnością przez najbliższe kilkanaście dni, jeżeli nie kilka tygodni. Jego celem będzie uniemożliwienie Rosjanom przygotowanie linii umocnień wzdłuż Dniepru. To jego celem będzie również nękanie rosyjskiego zaplecza, uniemożliwienie Rosjanom przygotowania infrastruktury obronnej na lewym brzegu rzeki.
Trwa również ostrzał artyleryjski w kierunku Krymu, miejscowości pozostających pod okupacją rosyjską na północ od Półwyspu Krymskiego. Zresztą dzisiaj mieliśmy opublikowane przez Rosjan nagranie. Rosjan, którzy wycofani zostali właśnie spod Chersonia i wycofywali się w stronę Krymu, które potwierdziły nam, że Rosjanie fortyfikują obszar bezpośrednio na północ od Półwyspu Krymskiego, jakby spodziewając się konieczności obrony podejścia na sam Krym, co może sugerować, iż Rosjanie spodziewają się, iż obszar na północ od Krymu, a więc Melitopol, Tokmak, zostaną ponownie odzyskane przez, zostaną wyzwolone przez ukraińskich żołnierzy, także operacja ofensywna z rejonu Zaporoża jest bardzo prawdopodobna i biorąc pod uwagę niepowodzenia rosyjskie w działaniach obronnych, właściwie na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej od kilku miesięcy, nie należy się spodziewać, by Rosjanie na odcinku zaporowskim działali jakoś inaczej i byli w stanie odeprzeć ukraińskie działania. Gdyby ta operacja zakończyła się rzeczywiście sukcesem i przejęciem Melitopola, mielibyśmy odcięcie Półwyspu Krymskiego od Federacji Rosyjskiej niemal zupełne, bo pamiętajmy, że most krymski nadal jest poważnie uszkodzony i nie może być wykorzystywany do przewozu zaopatrzenia przez samochody ciężarowe ze względu właśnie na poważne uszkodzenia tegoż mostu. Również pociągi nie kursują mostem krymskim ze względu na bardzo poważne i rozległe uszkodzenia, które mają zostać naprawione gdzieś w lipcu 2023 roku, a pamiętajmy, że Ukraińcy cały czas mogą ponowić próby uderzenia w most krymski. Skoro za pierwszym razem mi się udało, to takie próby będą podejmowane być może po raz kolejny. Cherson został wyzwolony po 7 miesiącach rosyjskiej okupacji, która miała trwać wiecznie, bo jak mówiły banery, które Rosjanie rozstawili w całym mieście, Cherson będzie rosyjski na zawsze. Cherson pozostawał pod rosyjską okupacją około 7 miesięcy. Cherson, miasto, stolica obwodu chersońskiego, pierwsze miasto będące stolicą obwodu, które jedyne, które Rosjanie okupowali od początku wojny, wraca ponownie pod kontrolę ukraińską i to wraca pod tą kontrolę nie na skutek rozległych, ciężkich walk miejskich, czego Ukraińcy chcieli uniknąć, tylko na skutek rosyjskiego odwrotu. Więc w ciągu 48 godzin Ukraińcy wyzwolili około 4800 km2 obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Natomiast nie jest też tak, że te działania były wynikiem dobrej woli ze strony rosyjskiej, rosyjskiego odwrotu. Rosjanie zostali do tego odwrotu zmuszeni. I być może ci z Państwa, którzy oglądają raporty z frontu na bieżąco, pamiętają, jak ja miesiąc temu, 2-3 miesiące temu mówiłem dokładnie, że te ostrzały przepraw na Dnieprze są dokładnie wymierzone w tym celu, aby zmusić Rosjan do odwrotu z Chersonia i do tego, aby miasto wróciło pod kontrolę ukraińską bez walki. Rosjanie ze względu na ogromne problemy logistyczne, problemy zaopatrzeniowe, kłopoty aprowizacyjne, zmuszeni zostali przez ukraińskie ostrzały artyleryjskie do porzucenia prawego brzegu Dniepru. Więc działania, które Rosjanie podjęli, działania odwrotowe, są wyłącznie efektem operacji militarnych prowadzonych przez ukraińską armię i jedynie temu zawdzięczają Ukraińcy wyzwolenie tego obszaru, a żadnej dobrej woli ze strony rosyjskiej. Jest to po prostu fasada, jak już mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, podobna do tej, której Rosjanie używali po tym, jak wycofywali się spod Kijowa, kiedy aby ukryć swoją ewidentną klęskę w celu zdobycia ukraińskiej stolicy, mówili o wyrazie dobrej woli. Podobnie sytuacja wygląda teraz. Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się spod Chersonia na skutek własnego niepowodzenia i próbują ukryć tą ewidentną klęskę za fasadą wyrazu dobrej woli, jak to Rosjanie wielokrotnie już w trakcie tej wojny rzekomo robili, co z żadną dobrą wolą nie miało nic wspólnego. Klęska rosyjska pod Chersoniem z jednej strony pozostaje klęską typowo prestiżową. Pierwsza stolica obwodu okupowana przez wojska rosyjskie. Obszar jednostronnie włączony przez Federację Rosyjską do własnego terytorium, bo przecież pamiętajmy, że kilkanaście tygodni temu Władimir Putin podpisał dekrety o aneksji tych obszarów i wejścia ich w skład Federacji Rosyjskiej. Pomimo takich zapewnień, pomimo działań już naprawdę na maksymalnym pułapie, Ukraińcy nie przestraszyli się, nie zatrzymali własnych działań ofensywnych, a Rosjanie skapitulowali przed postępami ukraińskimi i wycofali się ze względu na ukraińskie postępy i ukraińskie działania zbrojne. Z drugiej strony jest to klęska typowo militarna.
Cherson miał być punktem wyjściowym do dalszych działań ofensywnych w kierunku zachodnim. Celem rosyjskiej operacji ofensywnej było odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Aby to uzyskać, Rosjanie musieliby zająć Odessę. Zamierzali również podejść pod samozwańczą Republikę Naddniestrza, pod samozwańczą Republikę Naddniestrza, pozostającą w ścisłych związkach z Federacją Rosyjską. Celem było właśnie odcięcie Ukrainy od morza, doprowadzenie do tego, że nawet jeżeli Ukraina przetrwałaby jako niepodległy byt, to pozostałaby pariasem wśród państw bez dostępu do morza. To się całkowicie Rosjanom nie powiodło, więc klęska zarówno na polu prestiżowo-politycznym, która bezpośrednio dotyka Władimira Putina, bo to on podejmował indywidualnie decyzję o przyłączeniu tego obszaru do Federacji Rosyjskiej. Nawet kolejne straszaki w postaci uderzeń na infrastrukturę energetyczną, odcięcia Ukrainy od prądu, działania celem uniemożliwienia Ukrainie eksportu zboża, straszenie bombą atomową i atakiem nuklearnym na obszar Ukrainy, wprowadzenie mobilizacji, około 300 tysięcy rosyjskich mężczyzn zostało nią objętych, część trafiła już na Ukrainę, część przechodzi szkolenia. Żadna z tych rzeczy nie wpłynęła na działania podejmowane przez państwo ukraińskie, których ewidentnym celem jest wyzwolenie całego obszaru pozostającego pod rosyjską okupacją. Więc w moim przekonaniu myślenie kategoriami rychłego rozejmu pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami, rychłego zawieszenia walk i dopuszczenia ze strony Kijowa do okupacji części obszaru, trwałego włączenia go w skład Federacji Rosyjskiej, to są nadzieje płonne. Ukraińcy, wyczuwając rosyjską słabość, kolejne rosyjskie porażki tylko to udowadniają, będą dążyć do odzyskania całego obszaru pozostającego pod okupacją rosyjską. I to prawdopodobnie nie tylko tych ziem, które Rosjanie zajęli po 24 lutego tego roku, ale również obszarów pozostających pod rosyjską okupacją od roku 2014-15, a więc części obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Wydaje się również, że Ukraińcy mogą szczerze wierzyć w to, iż są w stanie odzyskać Krym, chociaż to jest dużo mniej prawdopodobne niż odzyskanie pozostałych obszarów pozostających pod kontrolą ukraińską. Dzisiejszy dzień przynosi więc ogromny sukces armii ukraińskiej, być może jeden z największych zaraz po tym, jak Ukraińcy byli w stanie utrzymać, zabezpieczyć własną stolicę. Klęska rosyjska pod Charkowem na wschodzie, w rejonie Izium, w rejonie Wołczańska, dalej w kierunku na Swatowo, nie ma takiego oddziaływania propagandowo-prestiżowego, jak klęska rosyjska pod Chersoniem. I tak jak wycofując się spod Kijowa, Władimir Putin przyznawał się do tego, że jego dążenia do zastąpienia niepodległej, suwerennej władzy ukraińskiej jakimiś marionetkami spełzła na niczym, tak dzisiaj przyznaje się do tego, że projekt opanowania szerszego terytorium Ukrainy, utworzenia czegoś na kształt planowanej w 2014-15 roku Noworosji również spełzła na niczym. Kolejny punkt rosyjskich planów co do okupacji, co do operacji na Ukrainie zakończył się pełnym niepowodzeniem. W tym momencie Rosjanie mogą już liczyć tylko na to, że będą w stanie utrzymać obszar wschodniej części Ukrainy, który okupują w części od lutego, w części od roku 2014-15 i mogą liczyć tylko na to, że utrzymają połączenie lądowe pomiędzy Federacją Rosyjską a Krymem. Chociaż nie mogą być tego pewni, biorąc pod uwagę zapowiedzi ze strony ukraińskiej co do kolejnych operacji ofensywnych, których możemy spodziewać się już na początku przyszłego roku lub też na początku wiosny przyszłego roku. Być może okres grudnia, stycznia będzie takim czasem stabilizacji ze względu na konieczność zrotowania żołnierzy, dania urlopów, uzupełnienia strat i tak dalej. I pamiętajmy również o tym, że w przyszłym roku na Ukrainę powróci kilka tysięcy, około 7-8 tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy przechodzili intensywne szkolenia w Wielkiej Brytanii, gdzie byli szkoleni przez oficerów natowskich. Więc doborowi ukraińscy żołnierze wejdą do walki w przyszłym roku i oni rzeczywiście mogą przechylić szale zwycięstwa na stronę ukraińską, więc scenariusz, który głęboko wierzą Ukraińcy, i jak zresztą choćby generał Budanow mówił w jednym z ostatnich wywiadów, w połowie przyszłego roku wojna może się zakończyć. I to zakończy się z sukcesem Ukrainy, odzyskaniem zagrabionych, okupowanych przez Federację Rosyjską obszarów.
Tym przydługim zakończeniem, chociaż z mojego punktu widzenia bardzo istotnym, bo musimy zrozumieć znaczenie rosyjskiej klęski pod Chersoniem, kończymy dzisiejszy odcinek Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za to, że cały czas jesteście z nami, za to, że cały czas licznie i codziennie, jeżeli tylko te raporty codziennie się oczywiście pokazują, oglądacie je. Dziękuję serdecznie za Państwa zaufanie i za to, że niejednokrotnie czekacie na kolejne odcinki Raportu z Frontu, wysyłając do mnie prywatne wiadomości z pytaniem, czy taki się konkretnego dnia ukaże. Dziękuję również Państwu za zaangażowanie i wsparcie finansowe. Bez niego nie moglibyśmy rozwijać naszego kanału, bez niego nie mogłyby powstawać kolejne odcinki tego cyklu i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.